Dzisiaj opowiem wam o 6 RPG-ach, które uważam za najlepsze. W ciągu minionych lat miałem okazję zarówno prowadzić, jak i grać w te systemy, co pozwoliło mi głęboko je poznać i zrozumieć. Moje doświadczenia są naturalnie zabarwione wieloma godzinami spędzonymi przy stole do gry, ale to właśnie one kształtowały mój gust i preferencje w świecie RPG. Zajrzymy za kulisy każdej z tych gier, aby odkryć, co sprawia, że są one tak wyjątkowe i dlaczego warto w nie zagrać. Przygotujcie się na podróż przez różnorodne światy RPG, które mam nadzieję zainspirują Was, tak jak zainspirowały mnie. Dodam także kilka słów o zaletach i wadach każdego z tych systemów. Może to pomoże Wam zdecydować, czy w któryś z nich warto zagrać. Pamiętajcie, że to moje osobiste zdanie, ukształtowane przez lata doświadczeń w dziesiątkach różnych systemów RPG. Zapraszam do tej niezwykłej podróży. Cześć, jestem Marcin i jestem mistrzem gry od 30 lat. Chciałbyś wcielić się w krasnoludzkiego wojownika albo elfiego łucznika? Przemierzać prastare puszcze albo eksplorować zapomniane podziemia? Szukać skarbów i stawiać czoła mitycznym potworom? Jeśli tak, to Dungeons & Dragons są grą właśnie dla Ciebie. Jest to klasyk, wręcz synonim gier RPG i druga gra RPG, w którą zacząłem grać po kosztach czasu. Grałem w drugą, trzecią, 3,5 i teraz piątą edycję, bo czwartej chyba nie było. Wiele osób uważa, że nie było. Że był to jakiś bitewniak D&D 4 edycja. Jakie zalety ma D&D? Niezależnie od tego, czy jesteś fanem klasycznych lochów, epickich przygód, czy też bardziej nietypowych światów, D&D ma coś dla Ciebie. Są dostępne dziesiątki, jeśli nie setki przeróżnych światów D&D. Z łatwością znajdziesz podręczniki, zasoby społecznościowe, gotowe pomóc w Twojej przygodzie. Także pierwsza zaleta to uniwersalność. Możesz stworzyć dokładnie taką postać, jaką sobie wyobrażasz, eksplorując różnorodne klasy, rasy i tajemnicze umiejętności. Twoja postać może rozwijać się i ewoluować wraz z toczącą się historią. Świat D&D jest pełen fascynujących historii, legend i mitów. Historia każdego świata ewoluowała wraz z grą przez ponad 40 lat istnienia systemu. Także bogata historia i lore to trzecia zaleta. Ale porozmawiajmy też o wadach. To, co jest zaletą dla zaawansowanych graczy, jest trochę wadą dla nowych graczy. System D&D może wydawać się skomplikowany, szczególnie ze względu na obszerny zestaw zasad i opcji dostępnych dla postaci. Pomaga tutaj jednak D&D Beyond, dzięki któremu możecie łatwo otworzyć postacie, no i doświadczony mistrz gry, który może pomóc Wam w kreacji na sesji 0. Możliwości tworzenia postaci są bardzo rozległe i nie zawsze są zbalansowane. Czasami może to prowadzić do stworzenia postaci znacznie silniejszych lub znacznie słabszych w porównaniu do reszty grupy. Ostatnia wada wiąże się z podręcznikami. Jest ich bardzo duża ilość, co mogłoby być plusem, ale zakupowanie ich wiąże się z kosztem zakupu kolejnych książek. Dodatkowo dostępność polskojęzycznych wersji jest bardzo ograniczona, a jeśli wybierzecie podręczniki nieoficjalne, to opcje z nich nie będą dostępne w D&D Beyond, dodatkowo dodając jeszcze komplikacje do tego systemu. Ale przejdźmy do kolejnego systemu, który spędziłem lata prowadząc. Jego drugą, trzecią oraz aktualnie szóstą edycję. Wyobraź sobie świat, gdzie zaklęcia i hakowanie idą ręka w rękę. Gdzie w neonowych ulicach żyją obok siebie elfy, trolle i ludzie. Gdzie każdy cień może kryć korporacyjnego szpiega albo licznego szamana. To jest świat Shadowrun. Oto kilka bardzo mocnych zalet Shadowruna. Shadowrun to fascynująca mieszanka zaawansowanej technologii i magii. Świat, w którym hakerzy, uliczni samuraje i szamani walczą ramię w ramię. Gra oferuje bogatą fabułę z intrygami politycznymi między korporacjami. Daje graczom możliwość zagłębienia się w skomplikowany świat konfliktów korporacyjnych i ukrytych agent. Dodatkowo dzięki dekadom tradycji system ma bardzo ciekawą i rozbudowaną historię. Kiedy designerzy Shadowruna spotkali się, żeby ustalić, co powinno być najfajniejszą rzeczą w tej grze mechanicznie, zgodnie ustalili rzucanie garści kości. Musi być ciekawe i tak zrobili. Jeśli lubicie rzucać duże ilości kości, to nie będziecie zawiedzeni. Oczywiście system nie jest bez wad. Mechanika Shadowrun jest znana z tego, że jest jedną z bardziej skomplikowanych systemów RPG. Co może być trudne dla nowych graczy. Coś, co dla jednych jest zaletą, dla innych może być wadą. System rzutów kośćmi może być czasochłonny, szczególnie podczas większych konfrontacji. Dodatkowo system Shadowrun jest wydawany wyłącznie po angielsku, co może być wadą, jeśli cała grupa nie czuje się komfortowo z angielskim, bo do podręcznika trzeba sięgać dość często. Czy fascynuje Cię idea stania się potężnym magiem w średniowiecznej Europie?
tworzenie własnych zaklęć i eksplorowanie tajemnic alchemii. Ta gra zabiera was w świat, gdzie magia jest wszechobecna i każda decyzja ma swoje konsekwencje. Mój kolejny ulubiony system, który prowadziłem latami, rozgrywając w nim kilka kampanii, to Ars Magica. Przejdźmy do zalet Ars Magica. Ars Magica ma jeden z najbardziej szczegółowych i innowacyjnych systemów magii. Gracze mogą sami kreatywnie tworzyć magię przy pomocy 5 technik i 10 form, tworząc 50 kombinacji, w których każda daje niezliczone możliwości dla kreatywnych graczy. Gra oferuje wyjątkowe połączenie rzeczywistych historii i elementów fantazy. Pozwala to na poznanie magicznej wersji średniowiecznej Europy z jej własnymi legendami i mitami. Możecie spotkać postaci historyczne, czy nawet sami sterować biegiem historii. W Ars Magice równie ważne co rozwój postaci jest rozwój Bractwa Magów, w którym działacie. Rok podzielony jest na sezony, w którym jeden poświęca się na podróże, eksploracje, bardziej tradycyjne przygody, a pozostałe trzy na badania i rozwój swojego bractwa. W ten sposób możecie przeżyć ze swoją postacią wiele lat, ale jak każdy system, ten również ma swoje wady. System jest bardzo skoncentrowany na magii, co może ograniczyć graczy, którzy chcieliby postać, która nie jest magiem. System magii jest bardzo rozbudowany, przez co może być uznany za skomplikowany. Wymaga dużego zaangażowania i zrozumienia zasad. Podobnie jak z Shadowrun, brak jest polskiej edycji gry. Dodatkowo dostanie podręcznika w wersji papierowej może być kłopotliwe, gdyż aktualna piąta edycja jest z 2004 roku. Pragniesz zgłębić się w mroczny świat pełen niewypowiedzianej grozy i kosmicznych tajemnic? Odkryć sekrety, które lepiej, żeby pozostały ukryte? Takie możliwości oferuje gra inspirowana dziełami Lovecrafta. Zew Cthulhu oferuje nam podróż do świata, w którym ludzki rozum staje na krawędzi szaleństwa. Zacznijmy od zalet. System zanurza graczy w świecie pełnym nieopisanych gruz i niewyobrażalnych tajemnic, gdzie każdy ruch może kryć coś przerażającego. Grając w Zew Cthulhu wiecie, że atmosfera grozy będzie wam towarzyszyć. Gracze wcielają się w rolę detektywów i badaczy, którzy muszą rozwikłać zagadki i odkrywać tajemnice, często ryzykując waszym zdrowiem psychicznym. Ale walka jest tutaj drugorzędna. Unikalnym aspektem gry jest mechanika zdrowia psychicznego, gdzie postacie muszą zmagać się nie tylko z zagrożeniami fizycznymi, ale także właśnie z tymi wyzwaniami stawianymi przez mity Cthulhu, które mogą prowadzić ich do obłędu. Teraz wady. Postacie graczy są często narażone na śmierć lub obłęd, co może być frustrujące dla niektórych graczy. Gra skupia się na badaniu i detektywistyce, co może nie odpowiadać graczom szukającym bardziej dynamicznej akcji. Ciężka i mroczna atmosfera gry może nie być odpowiednia dla wszystkich graczy, szczególnie tych, którzy preferują lżejsze tematy. Jesteś gotowy wkroczyć do mrocznego świata, gdzie wampiry, wilkołaki i inne istoty nadprzyrodzone toczą między sobą skomplikowane gry władzy i przetrwania? Lata spędziłem grając w systemy ze świata World of Darkness, zarówno jako wampir, wilkołak oraz mag. World of Darkness to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. System oferuje możliwość gry zarówno jedną z wybranych grup, np. same wampiry albo same wilkołaki, lub mieszanką, gdzie każdy gracz może grać tym, co mu najbardziej pasuje. My graliśmy na oba te sposoby i zawsze było ciekawie, choć gra wtedy oferuje nieco inny klimat. Dodam tylko, że nie grałem jeszcze w Chronicles of Darkness, czyli World of Darkness po rebrandingu, dlatego pominę tutaj w wadach i zaletach mechanikę. Przejdźmy do zalet. Gra oferuje bogaty, mroczny świat, gdzie wampiry, wilkołaki i inne istoty nadprzyrodzone prowadzą skomplikowane gry władzy i intrygi. Świat gry jest pełen polityki, intrygi i konfliktów, które wymagają od graczy nie tylko siły, ale także sprytu i umiejętności negocjacji. World of Darkness kładzie duży nacisk na opowiadanie historii i rozwój postaci, zachęcając graczy do tworzenia złożonych i emocjonalnych narracji. Gra oferuje też elastyczne i ciekawe mechaniki dla każdej postaci oraz dużo możliwości rozwoju. Szczególnie magia bardzo przypadła mi do gustu, bo bardzo przypomina magię z Ars Magica przez to, jaką daje swobodę. No dobrze, ale jakie są wady tej gry? Świat gry jest bardzo złożony i bogaty, co może być przytłaczające dla nowych graczy. Nie wystarczy wiedzieć, czym jest wampir. Wypadałoby znać ich plany. Jeśli gracie w połączenie całego World of Darkness, to tej wiedzy robi się naprawdę dużo. Jeśli chcecie mieszać konwencje, to dla każdego elementu będziecie musieli zakupić osobny podręcznik. Dodatkowo niektóre tematy i motywy w World of Darkness mogą być kontrowersyjne, nieodpowiednie dla niektórych grup graczy. Myślałeś kiedyś, jakby to było przetrwać w postapokaliptycznym świecie, pełnym niebezpieczeństw i niesamowitych przygód, gdzie każdy dzień to walka o przetrwanie wśród ruin starych miast
a każda decyzja ma swoje konsekwencje, to najświeższy tytuł na liście, Fallout 2D20, zaczęliśmy grać stosunkowo niedawno, ale od razu mi się spodobał. Dlatego, że jestem fanem serii gier komputerowych. Omówmy główne zalety. Gra przynosi klimat kultowej serii gier wideo do stołu RPG, pozwalając graczom doświadczyć tego uniwersum w nowy sposób. Świat Fallout oferuje nieograniczone możliwości przygód, od walki z mutantami po odkrywanie tajemnic starych schronów. Jeśli za mało tajemnic było wam w grach komputerowych, w RPG przy stole ich nie zabraknie. Gracze mają wolność tworzenia unikalnych postaci, od bohaterskich ocalałych, poprzez mieszkańców krypty, gule, a nawet supermutanty. Dodatkowo kreacja postaci jest bardzo łatwa, szybka i przyjemna, idealna dla początkujących. System 2D20 zapewnia szybką i emocjonującą rozgrywkę, gdzie każda walka jest pełna napięcia i strategii, a dodatkowo jest łatwa do zrozumienia dla graczy. Ale muszę też wytknąć kilka wad. O ile Fallout jest dosyć łatwym systemem dla graczy, to mistrz gry musi już pamiętać i wiedzieć nieco więcej. Nadal nie jest to najtrudniejszy system, jakie znam, ale mistrz gry ma zdecydowanie trudniejsze zadanie niż gracze. W Falloutie jest sporo zasobów do pilnowania i ma to spore znaczenie w grze. Kiedy jecie, jak jesteście zmęczeni, ile macie amunicji, ile zostało punktów szczęścia, ile macie punktów akcji. Tego wszystkiego trzeba na bieżąco pilnować. My znaleźliśmy na to rozwiązania, ale na pewno wymaga to trochę inwencji. Jeśli ktoś nie grał w gry Fallouta, może czuć się zagubiony w tym ogromnym, rozbudowanym świecie jego historii. Coś, co przychodzi naturalnie dla osób, które zagrały w serię komputerową, będzie sporą barierą dla tych, którzy w nią nie grali. Jest na to oczywiście proste rozwiązanie. Pograć trochę w Fallouta na komputerze. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o Falloutie 2D20, to Hubert przygotował bardzo szeroki materiał o tej grze, który możecie zobaczyć jako następny.